mówić. Myślisz, że Henry Cavill w głosie do serialu wzorował się na głosie z gry? Kurde, nie grałem w grę z angielskim dubbingiem. W sensie czytałem gdzieś, że oni... Czytałem gdzieś, że rzeczywiście, że on niby gra, albo grał w Wiedźmina, czy nawet przeszedł, czy coś. Nieważne. Nie potrzebuję tego, żeby on grał, żeby był dobrym aktorem. Ale nie grałem nigdy w wersję z angielskim dubbingiem, bo raczej z Polski to się nie wzorował. I ten, nie wiem, czy on tak w angielskim dubbingu właśnie robił ten głos? Nie wiem, jak gość się nazywał, który poddawał głos temu naszemu Wiedźminowi. Naszemu polskiemu Wiedźminowi dawał głos. No to ciekawa informacja, nie potrafię potwierdzić, nie grałem, ale rzeczywiście, kurde, jeżeli wzorował się na grze, no to fajnie nawet, fajnie łączyć, fajnie, że połączyli trochę te uniwersum gry, książki i serialu w jedność. To mi się mega podobało, no raczej oni mówili, że to jest na bazie książki tylko i wyłącznie, ale widać, że wzorowali się na, raczej, że chcieli to połączyć do gry. Ta scena z Geraltem w wannie, w sensie z Cavillem w wannie, to prosto z gry. Słyszałem też zarzut, że w tej grze było, znaczy w tym serialu było za dużo seksu, za dużo golizny. No głównie golizna to była Yennefer akurat. Ale że było za dużo golizny, za dużo takich seksualnych scen. Według mnie to podobnie jak w grze. Trzeba sobie przypomnieć, że w grze też tak było, że na pierwszym Wiedźminie przecież ja sam zbierałem sobie wszystkie możliwe karty, jakie były z scenami seksu, jakie w grze można, więc wbijałem to wszystko. W drugim też było dużo scen seksu, w trzeciej grze też było dużo scen seksu, w książce też kojarzę, że było dosyć dużo seksualności. No jak 40 lat temu, to ja pierdzielę, dawno, nie? 40 lat temu to ja nawet nie byłem w planach, w sensie nie żebym ja był kiedykolwiek planowany, ale ogólnie wtedy jeszcze pewnie moi rodzice się nawet nie znali. Ciekawe. Nie wziąłem amunicji do strzelby? Serio? Dobrze się tu wróciłem. Też coś leży. Ach, silly me. Ja tam odwalam. Nic nie zbieram. Tu już byłem. Tak dawno pierwsze opowiadanie. Ja nie mogę. Aż się zdziwiłem. Kurde. Tak trochę mnie kusiło, żeby wrócić do Wiedźmina i sobie poczytać go, ale nie mam ochoty czytać. W sensie ostatnio kompletnie mam ochoty czytać rzeczy, które są dla rozrywki. Ostatnio o tym mówiłem już zresztą, ale ostatnio jestem na takim etapie czytania książek, że czytam tylko i wyłącznie te rzeczy, które są dla mnie potrzebne. Hej, posadź mnie! Czytam teraz dużo badań naukowych, statystyk. Trochę zacząłem się uczyć ekonomii, ale ogólnie rzecz ujmując to książek jakoś tak nie mam ochoty takich fabularnych czytać. Proszę bardzo. Calvin wspomina... Calvin. Calvin, no może być i Calvin, nie? Calvin Klein wspominał o wywiadzie, że dali mu bardzo mało tekstu do mówienia, że uwielbia prozę Sapkowskiego, chciał nadać granej przez siebie postaci Geralta więcej charakteru, stąd te pomruki i faki. Powiem ci, że nie wiem, ile w tym jest marketingowe opierdolenia, a ile to jest rzeczywiście prawdy, ale no miło, fajnie. Czyli moje opowiadanie są dla ciebie potrzebne, smutek. No ja się do nich zbieram. Zbieram się do nich, żeby przeczytać. Naprawdę, mam ochotę wesprzeć twoją pracę i zobaczyć i tak wiesz, i tak czytać ją, żeby tak dla otuchy ciebie i żeby poznać, co tam tak naprawdę piszesz tym wszystkim. Ale nie mogę się na tym zabrać. Znaczy, bardziej mnie interesuje, co tam w tej książce u ciebie się dzieje, niż dawanie ci otuchy. Ale też bym chciał jakoś tak cię wesprzeć tym przeczytaniem tego, ale
No kurde, nie wiem. Na razie jestem na takim pytaniu, że nic ja czytam, jeżeli chodzi o takie rzeczy fabularne. Czytam tylko i wyłącznie naukowe rzeczy, więc... No, sad but true, niestety. Co ja poradzę. Plakaty są wszędzie. Widziałem to. Tuż przed wybuchem zarazy. Tak? Czynem wybebesza na końcu? Nie, to durny film dla nastolatków. Kto cię zaciągnął do kina? Nie wiem. Córka. Dobra, skupmy się, okej? Okej. Przypomniał sobie o córeczce. Muszę wejść w gimpa i się wykazać kreatywnością. Zapraszam. Czekam na jakieś fanarty. A, chcę tapetę jeszcze robił, ale jesteś egoistyczny. Taki parkurowiec, kurde. Ptakarty. Się śmiejecie, ale był taki czas, kiedy dostawałem fanarty. Gdzieś muszę jej pomóc wejść, ale gdzie? Wydaje się, że ja trochę spieprzyłem i źle zeskoczyłem, chociaż może tutaj muszę iść po prostu, zobaczymy. Gdy dalej pójdę, to zdążę napisać całą sagę na pokrój Wieśka, a ty nawet nie... A że nawet nie przeczytam, tak? Oh, to ta jebana ciężarówka! W porządku, nie wychylaj się. Wysłałeś ci zdjęcia swoich ptaków? Ja ci nie będę mówił, co oni mi wysyłali. Nie chcecie zgorszyć, co mi wysyłali. Kiedy znowu będziesz gorący? O, rany. No jasne. W zeszłym tygodniu uratowałem ci dupę przed przykazę. Zastanowię się. Mogłem pozwolić ci zdechnąć. O Jezu. Zrobię ci ten bekon, jeśli przestaniesz o tym gadać. Zrobię ci ten bekon, co? To bekon musi być dobry. Czemu oni gadają w ogóle? Jakiś bekon? Gaz rurka, no mam jedną, starczy. Dobra, tego jednego płci już załatwiliśmy. Jeden mniej, zawsze coś. Gdzie jest ktoś jeszcze? Kurde, zapominam o tym super zmyśle zajebistego gostka. Nie wiem, kto wykombinował, żeby w tej grze dało się takie coś robić, ale... To był ciekawy pomysł. O, fuck. O, nie patrz, gościu, nie patrz, gościu. O, widzę, wczoraj pęta na Kogmawie była. Co? Kiedy pęta była? A, na ramię. No tam na ramię pęta, nice. Był taki czas, że w każdym aramie miałem pętę. Żaden wyczyn dla mnie. Szczególnie, że ja kiedy grałem jeszcze rankingówki, to grałem AD Carry głównie. Więc jakby to był mój... Moja natywna rola. A Kogmaw to była moja ulubiona postać przez długi czas. Oczywiście niegrywalna nigdy była, ale lubiłem ją. Mam w niego rzucić granatem albo coś? Mogę się ominąć? Oh, fuck.
Na dywizję najlepszą miałem. Diament 4 chyba. Coś w tych okolicach, chociaż... Chociaż teraz ci nie powiem dokładnie, bo nie pamiętam, ale diament na pewno był. Nie byłem, nie, kiedy ja byłem w diamencie, nie było kiedyś jeszcze... Nie było wyższych dywizji niż D1. Nie było challengerów i czegoś tam jeszcze tam. Nie wiem, czy teraz coś jeszcze jest. Bo ci coś dołożyli jeszcze pomiędzy tym wszystkim. Ale kiedy ja grałem, to nie było nic więcej niż diament. I ja byłem w diamencie chyba 4 albo 3 maksymalnie. I wszyscy mnie tak wyzywali tam i się wkurwiali, że odechciało mi się grać. O, jeez, mam przed nim uciekać, czy co? Ktoś tak biegł cichutko, może się nie zczaje. Tutaj! Jezu, Joel! Co to było za reakcja? Społeczeństwo jest zjebane. No nie wiem, czy to jest społeczeństwo, ale słabo jest. Ciężko jest grać na wysokim poziomie i sobie czat mutować, nie? Oh fuck! Komunikacja jest ważna, znaczy teraz jest komunikacja związana z tym, że możesz sobie po prostu pingować. Ale też wszyscy ci, kurde, pingują te znaki zapytania bez przerwy, tak żeby cię striggerować, więc... Ludzie jak umieją, to zawsze będą próbować na siłę cię wywrócić z równowagi. To akurat było zawsze to samo. Siema Wojciech, co tam? Chyba ich zgubiliśmy. A ja postanowiłem, że skoro mnie tak wkurzają w LoLu, to po prostu przestałem grać rankingówki. Gram sobie tylko dla zabawy aramy i to wszystko. I to mi wystarcza, żeby się dobrze bawić w tej gierce. Dzięki temu ograniczyłem marnowanie czasu w graniu w tej grze. W sensie sporo nawet czasami gram, ale aramy są takie niezobowiązujące, często wychodzę z gry bez powodu, często gdzieś tam łażę, tracę czas i jest okej. Nie czuję takiego bólu jak kiedyś, że o nie, wyjdę, to cały ranking pójdzie w dół, a teraz wychodzę z gry wywalone. LOL, grasz w LOL. No w tym momencie nie gram w LOL, to jest The Last of Us, nie? Ale ogólnie tak, gram w LOL, w sensie normalnie. Warto w to grać? Nie wiem, czy warto. Ja lubię, ale czy warto? No, nie wiem. Jak lubisz grać w takie gry, no... Lubisz mobę, to graj w mobę, nie? A jak nie lubisz mobę, nie graj w nią. Ja powiem szczerze, że nie wiem, czy warto w nią grać. Ja zacząłem grać ze względu na znajomych, spodobało mi się lore, więc gram dalej, ale czy to jest jakiś... super świat? Czy coś? Nie wiem. Przydałoby się do góry wejść, kurde, co? Tylko Yasuo. Akurat to... Źle napisałeś, ale to pasuje do Yasuo idealnie. Aha, już wyjść nie mogę. Jeez. Jakaś dziura w suficie może? Jakaś drabina, o! Mają drabinę w domu. Ja ogólnie myślę, że to spoko gierka jest. League of Legends jest dosyć dobrze dopracowany. Działa raczej na większości komputerów takich, których inne gry też normalnie działają, więc nie ma problemu z wynagraniami. Wiadomo, jak się ma słaby internet, to trochę będzie wkurzać te opóźnienie, ale tak poza tym... Hej, spoko gierka. Bardzo wciąga. Mnie dosyć wciągnęła, rzeczywiście. Dosyć sporo grałem. Tędy mam iść, nie pomyślałem. O cholera. Spokojnie. Lagi czego? Jak lagi są na live, to twoja wina, nie moja raczej. Chyba, że ktoś potwierdzi też.
Do chuja! Czekaj! Przestań! Patrz! Złaź z niego! Nie, mamy normalnie czarnego Joela i Eli. To nie są bandziory. Opuść broń. Kurwa, dowaliłeś mi. Bo właśnie chciałem cię zabić. Myślałem, że jesteś jednym z nich. Ale zobaczyłem ją. Oni nie trzymają za sobą dzieci. Spowalniałoby ich. Ty krwawisz. Nic takiego. Jestem Henry. A to Sam. Jestem Miles, bo Morales też w papę. Eli. No nie, to było... Nie wiemy tego. Było nas trochę. Ktoś wpadł na pomysł, żeby wybrać się do miasta, szukać zapasów. Wciągnęli nas w zasadzkę. Rozdzielili nas. Teraz chcemy tylko stąd uciec. Możemy sobie pomóc nawzajem. Eli. Przecież tak będzie bezpieczniej. Ma rację. Możemy sobie pomóc. Niedaleko stąd mamy kryjówkę. Tam możemy spokojnie pogadać. No dobra, prowadź. Czyli są na bronki. Za mną. Ogólnie czytałem statystyki wobec tego, jak powinno się działać w mieście, kiedy jest zaatakowane. Aż z Hartford. Przez terrorystów albo przez jakieś inne problemy. Pewnie wszystko poszło z dymem. Gadają jeszcze, czy mogę gadać? Ojeju. Mają tu posterunek w okolicy. W każdym razie czytałem statystyki i one mówią, że jeżeli uciekasz z miasta, to im mniej osób masz, tym lepiej. Ale kiedy idziesz do miasta, które jest zaatakowane, to im więcej osób masz, tym lepiej. Nie wiem, jakie tam były dokładne statystyki typu, tam 25% do czegoś tam, nie pamiętam tego, ale ogólna tendencja była taka, że jeżeli uciekasz z miasta, to im mniej osób masz w grupie, tym ci jest łatwiej to zrobić. Odjeżdżają. Rany. Ta jebana ciężarówka prześladuje nas od samego początku. Sam, co ty robisz? Nic. Wyrzuć to. Mój plecak jest praktycznie pusty. Pamiętasz, jaką mamy zasadę? To prawie nic nie waży. Zasada! Jak brzmi? Bierzemy to, co niezbędne. Zgadza się. A teraz chodź. Zapraszam w niedzielę w takim razie. Trzymaj się. Dzięki. Miłego wieczoru. Miłego piątku. Nie. Miłej soboty. Trzymaj się. Ktoś w ETS gra. Eurotech Simulator? Ktoś to jeszcze gra w tą gierkę? Co macie? Eli, osłaniaj nas. Zdaje się, że ktoś tu był, ale poszedł już dawno temu. Sam. A gdzie reszta? Okay. Chcieli sprawdzić jeszcze raz. Jezu, komendy dają swoim, kurde, dzieciom. Dobra, obserwujcie tam, a ja sprawdzę ten teren. Sprawdzę to miejsce. Rozejrzyjcie się tam. Co on tu planuje ogarnąć? Oni chodzą chaotycznie, ja pierdzielę. Wlazł tam na dach w ogóle. A on tam gdzieś do góry właził. To za ziomek. Fuck. Gdzie poniosło tego gówniarza? Tam chodzi gościu, dobra. Jak mam ich obleść i ich zaatakować, skoro oni łażą jak porąbani? AI future is today, no dokładnie. Łażą jak posrani, w ogóle bez sensu kompletnie. Co oni szukają? Co wy oglądacie, powiedz mi? Co oni tam oglądają, no co?
Mam nadzieję, że Naughty Dog w The Last of Us 2 poprawią. Poprawią tę ich sztuczną inteligencję, bo to jest trochę przeginka. Ten chyba patrzy w naszą stronę, co? Trochę? Po co ona tu przybiegła? What the f- Jest tu gdzieś trzeci? Co za krzyk? Co tu się stało? Czemu nie chodzą po skryptach? Właśnie oni... chodzą tak, jakby jeszcze nie wiedzieli, co to skrypty są w ogóle. Chciałem ich obejść po cichu, załatwić. Kim ty kurwa jesteś? Skąd ty tu się wziąłeś? A zobaczmy, jak sobie poradzą. Ja pierdolę, co oni robią? No załatwcie go, chodź. What the fuck? Trzymaj się blisko mnie! Załatwią go, czy go nie załatwią? Kurwa, Benny Hill normalnie. Benny Hill! Nieźle, staruszku, toż to to wybiegaliście jak porąbani. Co to było w ogóle? Paraolimpiada normalnie. Nie wytrzymam, jakie to jest nie... O mój Boże. Jakie to było żałosne. Jak ja nie lubię gier, w których nasza postać jest tak upośledzona na siłę. Specjalnie to jest zrobione. To jest tak specjalnie zrobione, żeby nasza postać była jakby takim... że musiała wszystko załatwiać samemu. Mamy kompana, ale to jest taki kompan, który... O kurwa, żeś tu wlazł. What the fuck? Kiedy on tu przylazł? Właśnie, no, dobre jaj to, że towarzysze coś robią. No to jest aż wkurzające, że oni aż tak chamsko nic nie robią. To jest strzelę mu w głowę definitywnie i definitywnie nie umarł. Definitywnie przegra sprawa. Klinie, okej? On też w głowę nie umarł? Smutna sprawa, naprawdę. Co się stało? Z czego on ma głowę? Nie wiem, jak to się... Powiedz mi. Wystaje mu tylko głowa, strzela mu w tę głowę i on przeżywa. Z czego on ma tą głowę? Jeszcze oczywiście nie ma hełmu żadnego, bo jakby miał hełm na głowie, no to okej, miał pancerz. Jakimś kurwa cudem nie został oszołomiony tym pancerzem, znaczy przywaleniem strzałą w... tymi drzwiami. W pysk, no ale okej. Jesteś pewien, że to bezpieczne być tak blisko nich? Tylko ja mam klucz. Skąd to masz? Zabiłem jednego. Już mu się klucz nie przyda. Znaczy, zauważyłem to, że w The Last of Us działa w ten sposób, że Ellie pomaga strzelać, ale jakby nie zabija za bardzo. Znaczy, zabija, ale nie jest zbyt ogarnięta. A w gruncie rzeczy Ellie nie przeszkadza. W sensie, kiedy ja jestem schowany, a ona nie, to i tak nie wykryją jej. Jak ona jest źle ustawiona, to jej nie wykryją. Muszą mnie wykryć. To jest dobre rozwiązanie, bo tak bym się wkurwiał, a tak to przynajmniej czuję, że okej, dobra, jest bezużyteczna, ale nie przeszkadza. Chociaż czasami w drzwiach się blokujemy, nie powiem, że nie. To tutaj. Plot Armor. Witam w moim biurze. Jak długo się tutaj ukrywacie? Od kilku dni. Znaleźliśmy trochę jedzenia. Chodź. Jagody. Mamy tu niezły zapas. Chcesz trochę? Nie. Wyluzuj, stary. Nie gryzę. Czemu nie uciekliście? Wciąż czekamy na lepszą okazję. I co? Chodź. Coś ci pokażę. Popatrz na tych skurwieli. Zbierają się tu codziennie i warują przy tym cholernym moście. A nocą?
Zastawiają tam strażników. Gdy zajdzie słońce, wtedy mamy szansę. Będzie mniej ludzi, możemy się przemknąć. Może się udać. Musi się udać. Na pewno się uda. Mam jeszcze jedną. Czekaj. Spoiler, im się nie uda, nam się uda. Nie wiem sobie krzywdy. Od dawna nie widziałem, jak ten chłopak się śmieje. Kolejna porażka. A ona niczym się nie przejmuje. Dobra, gotowa? To dokąd idziecie? Podobno świetliki mają gdzieś bazę na zachodzie. Chcemy do nich dołączyć. Co? Śmieszy cię coś? Po prostu ostatnio sporo ludzi pokłada nadzieję w świetlikach i dlatego... No, może nie bez powodu. Więc nie wiesz, gdzie oni są, ale chcesz ciągnąć swojego brata przez cały kraj? Powiem ci tak. Zajmij się swoją dziewczyną, a ja zajmę się moim bratem. Spokojnie. My też szukamy świetlików. My jesteśmy tutaj. A tu stoi opuszczona wieża radiowa, zaraz za miastem. Jutro mam się tam spotkać z tymi, którzy ocaleli z naszej grupy. Jeśli chcecie do nas dołączyć, wyruszamy nocą. W takim razie musimy odpocząć. Mówi, że czas się zbierać. Słuchaj, będziemy się przemieszczać szybko, więc trzymaj się blisko mnie. Jak rzep. Jak rzep. Jak rzep. Jasne. Dobrze, dobrze. Dobra. Gotowi? Tak. Dobra. Czas chyba na dramaty, co? Wydaje mi się, że w tej grze czas teraz na dramaty. Czas na moment, w którym... Wiesz, co robisz? Ktoś z nich, pewnie oboje, to zginą. Albo nas zdradzą. Miles to dobry gość. A to jest ten sam gościu, co daje głos, nie? Dubbingowy, ten sam gościu, nie? Czy mi się coś miesza w głowie? Mi się wydaje, że to jest ten sam gościu, co daje głos Milesowi właśnie z Spidermana. Wiecie, wyglądowo jest czarny, wiadomo. Ale wydaje mi się, że ten dubbing, nie? Bardzo podobny, albo ten sam gościu, nie jestem pewien. Znaczy, znając ilość ludzi, którzy dają głosy w dubbingach w Polsce, to jest, kurwa, 200%, że to jest on, bo w Polsce nie ma tylu podobnych głosów. W Polsce jest 5, kurde, lektorów i 6 aktorów głosowych, plus Karola, gdzieś tam czasem go wpierdolą, ale to rzadko. Chyba bardziej Sztura rzucają, nie? Pamiętam, że ostatni taki bardzo aktorski dubbing był chyba w... Jak się nazywało? A, Mass Effect'cie drugim chyba tak było, nie? Tak, okay. Nie mogę teraz kłamać, ale wydaje mi się, że tam była taka, ta Sonia Bohosiewicz. Załatwiliśmy parę. A, Ciri, Wiles, Vern Roche. No, a to tych głosów nie poznaję, nie pamiętam już. Wiedźmina 2 nie pamiętam za bardzo, więc Vern Roche'a nie potwierdzę. Dobra, zrobię jeszcze. Zabici. Dobra, chodźcie. Dobra, Miles, prowadź. Dobra, też się wciągnąłem. Nie, ja też głosu Ciri też nie do końca pamiętam. Ciri to jest chyba ta Ellie, tak? Słyszę go, ale za cholerę nie widzę. A teraz to tak pomyślę, to rzeczywiście podobny głos. Tak! Załatwiony! Widziałeś to? Nieźle! Roż był w trzeciej części? Nie, w drugiej. W trzeciej była tylko misja dodatkowa. W drugiej był Roż. W trzeciej były tylko misje dodatkowe z nim. Nie było głównej misji z nim. A w dwójce to był główna fabuła była z Roszem, więc... A to mówię, że z dwójki, nie? Chyba, że ominąłem jakiś, kurwa, główną fabułę z Wiedźmina 3. Kurwa, zauważyli nas! Schowajcie się za czymś! I
Vernon Roche poddaje głównemu bohaterowi głos. No, zapomniałem, że taki głos miał rzeczywiście, możliwe. Nie jest taki dla mnie ważny ten głos Vernona Roche'a. Pójść z Wes w Kermoren. No miałem go. Sukinsyn! Zajdź go z boku! Uważaj! Ale go wywaliło w kosmos. Hej, zajdź się z boku. Wow. No, dawajcie mi jednak strzelbę. Znaczy, przepraszam, karabin. Za sobą, Joel! Za mną. Dawaj ammo, kutasiarzu. Okej, udało się. Udało, to bym nie powiedział do końca. Według mnie się nie udało, ale jest okej, przeżyliśmy. Jakieś ammo może? Cegła mam dużo. Cegła, fajna rzecz. Więc myślałem, że on czapkę założył czarną, a to coś mu się włosy bagowały. What? Gotowy? W każdym razie nie pamiętam z Wiedźmina trzeciego za bardzo Roche'a. Tak mi się trochę rozmył, ale rzeczywiście był, masz rację, był w Kermoren. Czekajcie. Hej, tam są! Jorveta nie było. No szkoda w sumie. Tego zabrakło. Mam nadzieję, że jak wyjdzie Wiedźmin 4, to albo nam dadzą stworzyć swojego Wiedźmina, albo że mam nadzieję, że będziemy grać z jakimś innym bohaterem niż Geraltem. W porządku, sam. Albo jak zrobić jakiegoś prequela na przykład. Proszę bardzo. A, i oni pójdą, bo przebije się ten samochód, a my będziemy musieli czekać gdzie indziej. Szybko! Zamknij! Mam cię! Idź! Okej, musimy go wyciągnąć. Zarelujemy ją! Przepraszam. My spadamy. Co? Jakiś bezsens! Hej! Teraz! Pojebało cię, Henry? O kurwa. Trzymamy się razem. Dobra, biegamy tutaj w takim razie. No tyle z kumplami naszymi. Chodź, za mnie pójdziemy! Idźcie go w drugiej strony, what? Jak my się stąd kurwa wydostaniemy? Czemu wszystko na maksa, what the heck? Obszar trybu okej, tworzenie przedmiotów, szybkie leczenie, drżenie broni mniejsze, maksymalne zdrowie mniejsze, znaczy większe. Okej, może mniejsze drżenie broni w sumie. Chyba najważniejsze w tym momencie. Rzeczywiście mnie drży. Racja. Ale ile trzeba amunicji na jednego chłopa? Za dużo. Podpowiem, za dużo. Spróbujcie z boku. Robi się. No i kurwa, przyjebał mi czymś. Gień. Coś tu jeszcze było do podniesienia, cześć, co tu było? Amunicja? Dobrze widziałem. Dawaj mnie to w takim razie. Dobra, mam trochę naboi kolejnych, ale niezbyt. Kurde, no w ogóle amunicji ze sobą nie mają. Mnie to wkurza, że oni do mnie strzelają, ale kurwiszone ani jednej naboju nie wyrzucą po sobie. To jest takie skurczybyństwo w tej grze.
wkurza mnie to. No co, oni biegają z jednym nabojem, kurwa, w magazynku i akurat ostatni strzał, który oddadzą, to jest akurat ten nabój, który jest ostatni i oni nic nie wyrzucają, bo już nic nie mają. Ale bullshit. Wkurzające to jest. Powinni mieć jakąś amunicję, no to już zawsze powinni mieć. Z 5 naboi każdy powinien mieć. No. Nie wierzę w to, no. Tutaj mam wjechać? Nie. Mogę przestać nosić piosenki z anime. To już jest trochę przesada, wiesz? To już to się ociera o chorobstwo. Którędy by tu wejść do góry? Chyba umieram. Umieraj, umieraj! Aha, o to chodziło. What the fuck? O kurwa, scena jak z tego. Scena jak z Uncharted, co? Wężykiem go, wężykiem! Ja pierdolę! Ile kul ci zostało? Pozabijają nas! Nie mamy innego wyboru! Zeskoczymy! Jest za wysoka, a ty nie umiesz pływać! Podsadzę cię, przebiegniesz obok nich! Cholera! O Boże! Pomożesz mi! Eli! Nie mamy czasu! Eli! Ach, o kurwa, no nie mów, że Eli umrze. Przypał. No nie. Henry! Obudził się! Hej, ty. Żyjemy. Okay. Widzisz? I co, nie mówiłem? Wszystko gra. Nic mu nie jest. To sam was wypatrzył. Opiliście się sporo wody i... Co ty kurwa? Henry! Hej! Się wkurwił. Jest wkurzony, ale nic nam nie zrobi. Jesteś kurwa pewien. Przestań! Joel! Zostawił nas na pewną śmierć. Nie! Mieliście sporą szansę. I udało się. Zagutasiasz. Naraziłbym sama. Nie podchodź. A gdyby chodziło o nią, to wróciłbyś po nas? Uratowałem cię. I mnie też. Utonęlibyśmy. Aha, dobra. No to propsiki, dzięki. Dam ci kurde ten... Na trip adwizorze dam ci kurwa 3 gwiazdki. Wiesz, cieszę się, że was wypatrzyliśmy. Wieża radiowa jest po drugiej stronie klifu. Okej, znajdziemy tam kupę zapasów. Nie pożałujesz, że mnie nie zabiłeś. Ja wiem, czy nie pożałuję. Przeszukamy teren. Jak go zabiję, to będę teraz, to będę wiedział, czy go pożałuję, czy nie. Wszystko gra? Tak. Okej, ślad na ziemi. Ja pierdzie, jak ta gra zarąbiście wygląda. O! Bo tak, nie mogę się doczekać, aż jak będzie wyglądał The Last of Us 2. Aż mi trochę głupio, że będę grał na starej konsoli. No ale co, będę czekał teraz na nową? Przeginkę. Kupieraźnik, może to kupa psa. Okej. Dobra, biegniemy w takim razie. Apteczkę trzymam w ręce, no niekoniecznie. Nie, wkurza mnie w tej grze, że jest straszny niedobór amunicji.
To jest trochę aż przeginka. Każdy powinien przeciwnik wyrzucać trochę naboi, bo to jest... Nie, to za mało misji po prostu, za mało mamy, cały czas niedosyt. A co do tych materiałów do craftingu mamy mnóstwo, a naboi zero, no i kurde. Weź tu tam, o, weź tu wszystkim dogódź. Nie ma opcji. Nieśmiertelnik. Wow. O, wow. Pierwszy raz jestem na łódce. Szkoda, że ta łódka nie pływa, nie? Ale poza tym spoko. Łódka! Apteczka, dobrze widzę? Chyba źle widzę. Kijek. Trzy naboje, patrzcie. Trzy naboje, ja pierdolę. Kto to zostawił trzy pieprzone naboje? No, ja pierdzielę. Duża przeginka. Myślałam, że go zastrzelisz. Ty, mało brakowało. Mogę to wysadzić? No. Dobrze, że są z nami. Chyba tak. Czy kiedyś wszyscy mieli łódki? Tak, miałem. Precel, witam, dzień dobry. Co tam? Nie. Sarkazm. Robisz postępy. Czy każdy miał kiedyś łódki? What the fuck? Uznałem pana po poradnikach do WoWa. Bardzo przydatny. Miałem poradniki do WoWa? To nieprawda. To nie ja. Ej, chodźmy to obejrzeć. Ale dzięki bardzo za miłe słowa. Za pracę, której nie wykonałem. Obstawiam, że tędy się stąd wydostaniemy. Okej, pomóż mi z tym. Ale bardzo miło, że wpadłeś. I dziękuję temu, tej osobie, która robiła te poradniki, dzięki temu wpadłeś do mnie. Ja nie robiłem poradniku do WoWa, bo ja nie grałem w WoWa praktycznie. W Warcrafta to grałem, WoWa nie. Więc musiałeś pomylić mnie z kimś innym. Ale dzięki, miło mi bardzo, że wpadłeś. Preclu. Ej, zgaście latarki. Sam nie wdarłeś. Tak, a mylą z kimś innym, robisz się słabny nic nie robiąc. Wiesz co, bo ja jestem znany z tego, że jestem znany. Nie mam pojęcia, jak to się dzieje, że ludzie tak ostatnio mylą właśnie mnie z innymi osobami. Wydaje mi się, że przez to, że bardzo dużo YouTube poleca moje filmiki z Warcrafta, a Warcraft łączy się z WoWem i tak trochę wynika, że jestem pozycjonowany wraz z innymi ludźmi od świata Blizzarda. Ja do tych osób nie należę mimo wszystko. Bardzo mi miło, że ludzie wpadają do mnie, ale rzeczywiście trafi mi głupę, że buduję tą swoją pozycję na bazie innych ludzi. Szczególnie, że nie wiem, jak to się dzieje, że po głosie nie poznajecie. Czy naprawdę istnieje osoba, która nagrywa WoWa i jednocześnie jest jakąś moją interpretacją głosową? Czyli że co? Że jakiś mój odpowiednik grający w WoWa, czy coś? Mój klon? Ciekawe, co? Kto by pomyślał? Może nie mam aż takiego radiowego głosu, jakbym mógł pomyśleć i może mój głos jest takim zwykłym głosem. Opowiadaj, Frecu, co tam u ciebie, jak tam? Voila. Dawać ammo. Nie, jakieś taśmy, nie taśmy. Ammo potrzebuję. Okej, amunicji nie ma? Jest trochę, dobra. Jest trochę jest. Nieźle. 50 aż. To jest akurat ważne. Zobaczymy, jak się sprawy potoczą. Okej. Nożyczki mam na maksa, Nie, no fajnie, że tu wlazłem, no nie powiem, że nie, bo nic nie straciłem, tylko zyskałem. A szkoda, że amunicji więcej nie było. U mnie wszystko dobrze, nagrasz coś jeszcze do WoWa? Prezel, czy ty słuchasz w ogóle, co mówię? Mówię, że to ja nie nagrywałem nic z WoWem. Nie nagrywałem nic związanego z WoWem, naprawdę. Kompletnie. Ja grałem w WoWa jakieś 10 godzin może. Poradników na pewno nie grywałem. Musiałem być ostro pijany, że to zrobić. Musiałeś mnie z kimś pomylić. W Warcrafta gram, w WoWa nie. Nagrałeś, jesteś pewien? Jestem pewny. Jak ty możesz być pewny, a ja jestem pewien, że nie nagrałem? Powiedz mi, kto ma większą rację? Ja, że nie nagrałem, czy ty, że jesteś pewien, że nagrałem? Chyba wiem, czego nie zrobiłem.
było, żebyś się ze mną jeszcze kłócił, że nagrałem? Nie, to pewno grałeś. Nie wmawiaj mi, że nie nagrałeś. A to mi nowość. Pierwszy raz się ktoś ze mną kłóci o to, co zrobiłem, a czego nie zrobiłem. I to jeszcze w pozytywną stronę, bo często się kłóciłem z kimś, że coś zrobiłem, a ktoś myślał, że nie zrobiłem. Ale w drugą stronę to jeszcze nie miałem. Jeszcze nie miałem czegoś takiego, że ktoś mi powiedział, na pewno coś zrobiłeś, a ja powiem, że nie zrobiłem. Chyba, że to coś negatywnego, to negatywne rzeczy się zdarzały. Pozytywnych jeszcze nigdy. Znajdź na tym kanale coś o WoWie. Robiłem unboxing pudełka z World of Warcraft, Battle Chesta, ale nic więcej. To nie był żaden poradnik do WoWa. Jednak nagrajmy, widz wie lepiej. Naprawdę nieźle. Cholipka, no niemożliwe. A jednak możliwe. Bardzo mi miło, że tak bardzo jesteś pewien, że coś zrobiłem, czy nie zrobiłem. Ale nie, nie zrobiłem tego. A poza tym cholipka to jest świetne słowo i dawno go nie słyszałem. Muszę zapamiętać. Bo cholipka to według mnie jest mega dobre słowo. Wydostaniemy się tędy? Nie, nie do siebie. Zabawne, naprawdę. Ja... Ale masz materiał łowowy, to nie możesz zaprzeczyć. No to akurat prawda. Prawda, bo mam. Rzeczywiście, mam rozpakowanie pudełka z Battle Chesta z WoWa. Trzeba coś wykombinować. Tylko, że najlepsze jest to, że ja z tym pudełkiem to jest śmieszna sprawa, bo ja je rozpakowałem, a później WoWa pograłem jakieś 10 godzin właśnie, więc... Może go użyjemy. Więc tak bym powiedział, niezbyt. Zobaczcie, generator. Ale fajnie, że ktoś do mnie wpada. Nawet jeżeli to WoWa nie nagrałem, to nie bardzo miło, że to wpadłem. Może coś dla siebie znajdziesz. Na pewno nie WoWa. Cholipka Hagrid mówił? Nawet zapomniałem, że był taki, że taki bohater był rzeczywiście. Oglądałem rozpakowanie. To o rozpakowanie ci chodziło? No nie taki bym... Nie powiedziałbym, że to taki poradnik jest, ale okej. Okay. Jeżeli mamy tak, że mamy tak sobie tutaj mówić, to tak. To pora, może się nie zrozumieliśmy. Chwila, tu mogę coś otworzyć? Gdzieś wpłynąć? Czy on może to użyć? Nie, nie może. Najwyraźniej. Wystarczy jeden materiał, powiem, że już spec od tej gry. Pretel, jak coś, to my się z ciebie śmiejemy. Po prostu dzisiaj też była dzisiaj jedna osoba, która przyszła i powiedziała, co tam mówił, że ten, że co ja nagrywałem? Kurde, że co ja nagrywałem, kurde, co... Ej, Refrax, pamiętasz, co on mówił? Że co ja jeszcze nagrywałem? Zapomniałem teraz. Coś o Warcraftie chyba, nie? Że ktoś mówił, że Instagrama mam. To nie jest prawda. Coś jeszcze było. Mówił, że masz Instagrama, ale coś jeszcze mówił, że jakiś kanał mam jeszcze. Że mam, że był dzisiaj na moim innym kanale i chyba używam, inny mikrofon, bo brzmi inaczej. A ja mówię, że ej, bo to nie jest mój kanał. On coś tam mówił, że ten... Coś tam popkultura i inne rzeczy. Coś tego typu. Myślałem, że nie wytrzymam normalnie. Dzisiaj wszyscy myślą, że mam inne rzeczy. Dobra. Zabawna sprawa. Ale w ogóle zauważyłem, że takie akcje się dzieją zawsze, kiedy YouTube zaczyna mi coś polecać z moich filmików. Kiedy YouTube zaczyna popularyzować jakieś moje filmy, to nagle przychodzi mnóstwo ludzi, którzy w ogóle jakoś takim zupełnym przypadkiem wpadli na ten kanał i tak zupełnie nie wiedzą, co się dzieje. Zadziwiające to jest, zawsze mnie to bawi. Ja kiedyś myliłem SKF z Vertezem, podobny głos mieli. Ja nigdy ich nie myliłem, bo kiedyś z Vertezem miałem układ.
kiedyś mieliśmy deala z Vertezem i jakby tak dosyć dobrze kojarzę ten głos. Ale może na pierwszy rzut oka to się ze sobą kojarzy, ale kiedyś rzeczywiście z Vertezem rozmawiałem sporo, więc no że aż tak sporo to mnie nie powiedział, ale mieliśmy jakiś tam układ. I rzeczywiście rozmawialiśmy, więc jakby kojarzyłem go bardziej. Światowiec. Nie, światowiec bym nie powiedział. Nic mi nie jest. Były takie rzeczy. Były. Fun fact. Prowadziłem kiedyś serwery do Minecrafta. Miałem sieć serwerów. Znaczy, to nie było moja sieć serwerów, ale jakby zajmowałem się nimi i byłem częścią tego interesu. I Vertez był jednym z youtuberów, którzy promowali ten serwer minecraftowy. I wiesz, i tam te stawki pieniężne, ile brał wtedy, ile chciał wziąć, i jakie warunki miał, jakie spełniał wymagania, i wiesz, to no... Że tak powiem, poznałem YouTube'a z wielu stron. Poznałem YouTube'a ze strony bycia YouTuberem i ze strony gadania z YouTuberami i powiem szczerze, to zadziwiające, bo... Wiele to człowiekowi wyjaśnia, że tak powiem, kiedy się dowiesz, jak niektórzy YouTuberzy podchodzą do pewnych spraw. No, zadziwiające. Mam tak online. Niekoniecznie mam tak online, ale rzeczywiście było tak. Trochę tak było. Trochę tak było, nie powiem, że nie. Wtedy jest nie w porządku? Nie powiedziałbym. Kocieli. Nie poznałem go prywatnie, więc nie wiem jak prywatnie. Ale nie powiedziałbym, że nie jest w porządku. Powiedziałbym, że ludzie by się mocno zdziwili na temat stawek youtuberów, jak bardzo, jakie mają o sobie mniemanie. Porządny czas się dawał, ale ja nie mówię, że nie jest porządny. Ja nie zamierzam się rozkładać żadnych plotek ani niczego takiego, bo to tylko moje doświadczenie, że niektórzy youtuberzy, z którymi miałem jakiś deal, to mieli ciekawe podejście do biznesu. Wow, what the fuck? Uwielbiam wystawać na to. Ale czy był w porządku, czy nie? Nie wiem. Pieniądze, a to jaki człowiek jest, to zupełnie inny temat. JD. O mój Boże, dzisiaj druga osoba wpada i mówi o JD. Ja pierdolę, o co chodzi w ogóle? What the heck? Skąd to się bierze? Czy jak YouTube poleca filmiki, to od razu poleca to wszystkim ludziom, którzy nienawidzą Disa? Serio? Co cię Riders sprowadza, powiedz mi? Oprócz pisania tego bezużytecznej wiadomości. Jest jakaś sekta? Jak Ku Klux Klan? Coś tego typu? O co chodzi? Znaczki kurwa zbieracie, czy o co chodzi? Nie czaję tematu kompletnie. Do CV sobie to wpisujesz? Nie czaję. Napisałeś z dużych i z małych, żeby co się stało. Nie kumam kompletnie. To jest poza moim rozumowaniem. Za późno, wyciszony. Nie, dobrze. No już wyciszę oczywiście. Po prostu bawi mnie to. Za te JD. Nie czaję. Znaczy, mnie to zawsze zadziwia, po co takie coś pisać. Nie chciałem z tym jechać, tak żeby ona się zadowoliła i wyskoczyła z tego. Fajna ta Wenecja. Też podobnie zalana, nie? No, zauważyłem. Kurwa, nie wiem jak to działa. Dobra, walić to. Kurwa, chyba to nie tu miałem przypłynąć w takim razie. Płyniemy gdzie indziej. Tutaj może być? Nie? Okej. Okay. A tu? Tu może być? Nie będzie za ślisko w tym miejscu? A, tu będzie zajebiście akurat. What the fuck, bro? Dobra, trzeba sprawdzić, czy generator działa. No, nieźle. Chwila prawdy. O, tak!
Taki refleks na przyszłość. Jak pojawi się jakiś gościu, który będzie spamował, znaczy spamował, jeżeli będzie gościu, który... Jeżeli ten będzie jakiś gościu, który przyjdzie i napisze JD, tylko jeden raz, no to go nie ten, to go nie banuj, ale kiedy on tak spamował jak ten, no to rzeczywiście nie ma co czekać, nie? Tak tylko mówię. Czy będzie ktoś to poczeka 300 sekund i znów zacznie spamić? Doświadczenie ci powiem, że wielu jest takich. Jest też. O, najśmieszniejsi spamerzy, jacy są, to są tacy, którzy jak się ich zbanuje, to idą na twój kanał YouTube'owy i wszystkie filmiki po kolei dają ci kciuka w dół. To jest dla mnie najzabawniejsza grupa. Wydaje mi się, że to jest taki podgatunek Revraxów, tylko zamiast anime lubią hejtować. To jest ten sam poziom zaangażowania. Że tak bardzo zaangażowani są w bycie hejterem, że siedzą kurwa i te 300 tysięcy filmów, które wrzuciłem na kanał, tam 2,5 tysiąca już, po kolei, każdy odcinek po kolei i jedzie kolej znowu. O, Riders! No dobra, wyjaśnij mi Riders, o co chodzi z tym spamowaniem. Wykrakałem. Niektórzy mają... Podobno, jeżeli napiszesz, jeżeli większość twoich zdań, jakie składają się z jakiejś określonej liczby liter, to oznacza ilość twojego IQ, więc w tym przypadku on ma 2. Zobaczymy, czy znowu 300 sekund wytrzyma. Bawi mnie to zawsze. Zawsze mnie to bawi. To pułapka dźwięków. Co? To jakiś alarm. Ja tam nic nie słyszę. Ktoś tu kiedyś mieszkał. Ale chyba się już wyniósł. Kto by tu chciał zostać? Ktoś. Jakaś nowa broń chyba. Ręczna strzelba. Niezła. Zastanawiam się to zawsze. Jaki jest tego sens? Jak niskie IQ trzeba być, albo jak młodym trzeba, wiesz? Chyba wiem, co oznacza JD. Jestem debilem. Okej. Okay. Czyli co, on przegrał jakiś zakład i teraz będzie siedział i robił. Właśnie, a propos tego, co mówiłem, nie? I zdarzyło mi się kilku takich inteligentów, którzy właśnie po tym, jak ich zbanowałem, wchodzili na każdy film po kolei, czy jakieś wtedy pewnie 2000 tych filmów było już. Na każdy film wchodzili i dawali łapkę w dół. Czaisz to? Że był taki człowiek, który tak bardzo się nudził w życiu, że mu się chciało takie coś robić? To jest patola kompletna. Ale żeby nie było, że narzekam, to dało mi dużo wyświetleń. Ale poza tym to jest zadziwiające. To już wiemy, co się z nimi stało. Był tam klikacz, więc nikogo innego nie mogło tam być już od dawna. Musimy przejść naprzód. Miejmy nadzieję, że więcej ich nie spotkamy. O, zombiaki mają amunicję, super. Czasami jak zastanawiam się nad tymi grupami ludzi, którzy nie wiem, po co to robią, takie rzeczy, to wyobraź sobie. Dobra, dam ci teraz refresh koncept. Doświadczenie z życia. I zobacz, i teraz ktoś przychodzi na mój kanał i mówi mi tak. Ptaku, no przyznaj się, chciałbyś, żeby twój kanał był duży. I takie sytuacje jak to, czyli przychodzi jakiś gościu, jakiś debil zupełny i pisze tej pieprzonej od D bez powodu, to wyobraź sobie, że im większy masz kanał, tych takich debili jest coraz więcej. A co najlepsze, tacy debile jak on zniechęcają normalnych widzów do tego, żeby komentować. I ja tak miałem często, że miałem dużo większy kanał niż teraz mam, jeżeli chodzi o ilość oglądających, i właśnie tak to samo miałem, że co chwilę przychodzi jakieś debile, co chwilę ktoś dawał łapki w dół, bez powodu, nie komentowali, wiesz, takie bzdury się pojawiały, tak kurwa kompletna nie wiadomo co, jakaś zazdrość, co to kurwa w ogóle jest, nie wiem skąd to się bierze kompletnie. A później nagle ci ludzie poznikali i została tylko taka mała liczba ludzi, mała, ale... Nagle się okazało, że żaden filmik nie ma kciuka w dół, bo jak komuś się kurwa nie podoba, to poprzestaje oglądać. Zaczęły się normalne dyskusje, a kiedy kanał się rozwija, nawet tylko trochę się rozwija, tylko te filmiki z World of Warcraft, z Warcrafta się przebiły trochę, tam przebiły, no 800 wyświetleń ma pierwszy odcinek, kolejne mają po 200, coś tego typu.
I wystarczy to, żeby nagle w ciągu jednego dnia pojawiło się dwie osoby, które piszą JD. Na wysoko, żeby kogoś podsadzić. Ale znaczy, wcześniej nie było takich ludzi, którzy przychodzą i piszą bzdury. Od kilku miesięcy śledzisz ten kanał. Wcześniej nie było żadnego takiego człowieka. Może jeden się taki trafił. A teraz w ciągu jednego dnia pojawiło się dwóch piszących JD bez powodu. I trzeci, który myśli, że mam Instagrama, i czwarty, który myśli, że nagrywałem poradniki do WoWa. Kumasz, co się dzieje? 800 wyświetleń jakiegoś filmiku, który się przebił gdzieś tam do polecenia, powoduje, że nagle przychodzą jacyś losowi ludzie, którzy w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, kompletnie. Sam! Jebać ptaka. Nie, to co ty? To takie coś to bana i tyle. Ale wiesz, chodzi o sam fakt tego, że po prostu... Co tu się dzieje w ogóle? Jak to działa? Że nagle tak małe rzeczy powodują, że nagle pojawiają się ludzie, którzy bez powodu piszą JD. Co? Kurde, to cholerstwo, ani drgnie! Dalej, uciekaj! Sam? Trzymaj się, Joela! Henry, musimy kurwa uciekać! A ty go piluj! Idź! Jestem patriotą, bo Jan Paweł II. Jan Paweł. Wszystko będzie dobrze. Albo jestem Pawłem, też może być. Zarażeni! Zarażeni? Gdzie są zarażeni? A tam. Leżeć, nie wstawać. A WDP, chętnie wstąpię do policji. To rozwidlanie skrótów to jest największa frajda, kurde. Jebniom. Zarażeni! Dawaj mi to. A, zapomniałem, że w tej grze nie ma aktywnej pauzy, no tak. Jeb na ciebie. Oh yeah. Trzeba by się jakieś naprawiał albo coś. Kurwa, gin! Jeszcze jedno. Dobra, jak już są dwie, to trzeba spierdalać, bo to dwie już mnie mogą załatwić. Jeszcze nie przeładowana broń typowa, nie? Zarażeni! Kurwa, kolejna szmata gdzieś przybiegła, no ja pierdzielę. Gin! Daj mi zmienić broń. Jeez. Udało ci się. Udało mi się. Yeah. Wszystko okej? Żałeś tak. O kołpowym horrorze Get the Fuck Out? To się nazywa Get the Fuck Out? Serio? Czy jakiś inny skrót jest? Znaczy rozwidlenie tego skrótu. Get the Fuck Out to jest dosyć kontrowersyjna nazwa, bym powiedział. A nie słyszałem o żadnym kołpowym horrorze, a co, fajna gierka? Kurde, chętnie bym pograł w jakieś kołpy, no po prostu weź ty rewraks, ogarnij ten internet, wiesz, ogarnij internet i gramy, no. Znaczy wiem, jak to tam jest u ciebie, nie? Znaczy wiem. Domyślam się, dopuszczam pewne myśli.
Nie będę tutaj wmawiał, że wiem, o co chodzi, nie? Ale domyślam pewne domysły. I szkoda, bo chętnie pograłbym. Wiem, że ty jesteś tak osiągalny do grania. Często masz sporo czasu i fajnie byłoby, kurde, coś tam popykać, nie? Ja to z tym czasem mam gorzej, ale też w sumie jestem chyba w najlepszym czasie. Chodzę do pracy, wracam z pracy, mogę sobie pograć coś, wiesz, to taki duży komfort, nie każdy tak ma w sumie. Fajnie byłoby coś koopowego poogrywać. Że się dogadujemy, więc jest spoko. Chociaż gierki by zweryfikowały. Na pewno było ich tutaj więcej. Mam na myśli ludzi. Na to wygląda. Jakieś broń. Nice. Dawaj mnie to. No, że czas masz, to ja wiem, ale nie chciałem być taki niegrzeczny, że zawsze masz czas. No naprawdę szkoda, żeby nie było pograć, no bo to jest jakiś koopik. Zawsze przyjemnie. Szczególnie, że jest sporo gier, które przede wszystkim gra się w koopie i warto byłoby je gdzieś tam dokończyć. Zawsze mam braki w ludziach, z którymi mógłbym pograć. Zauważyłem, że w tych czasach największy chyba problem jest z tym, nie wiem, czy może kiedyś też tak było, ale tak, ja tak zauważyłem, że ostatnio od kiedy nie jestem dzieckiem, albo jakąś młodzieżą, ani nie chodzę do szkoły, to zauważyłem, że większość moich znajomych nie ma czasu na nic. Chłopcze, nie zasłużyli na to, co ich spotkało. Tam mogę pomóc wejść? Dawaj, gościu, skakuj. Śmiało. No to cały czas szukam kogoś tam, gdzieś tam do pogrania, to zawsze spoko. Proszę bardzo. Dobra robota. To Eli? Chodź. Będzie boss, co? Będzie boss. Joel, to oni! Sam! O, dzięki Bogu! Musimy uciekać! Drzwi, tam! Sam! Pierdzielamy! Eli, odejdź od drzwi! Może spróbujmy razem? Dawaj. Sam! Co ty? Wróciłeś już? Sam, co ty wybrałeś? Wydostanę nas! To się pośpiesz! Związek jest mały, kurde. Wszyscy na górę, jazda! Jak tam, Kornel, co tam porabiałeś? I tak cię długo nie było, co? Gdzie my jesteśmy? To dobrze idziemy? To fuck, ja nawet nie wiem, dokąd my biegniemy. Dawać ammo, kurde! Ej, ile ulepszeń jest tutaj. Śmierdzi mi tutaj jakąś walką. Zacięły się! Bocać mnie! Wejdę przez okno! Co to taki spadek na tym live'ie? To zaraz koniec ogólnie, ale nie wiem dlaczego. To mnie nie pytaj. Może przymulam już. Jest taka szansa. Idź! No idź! Because of Max, taki kameralny live. No znaczy wcześniej było... znaczy ogólnie tak. Statystyki podaję. 3 osoby na Twitchu. Przygotujcie się! I 3 osoby na tym, na YouTubeXie. 6 osób, to jest sporo osób. Joel! Pomóż mi! Co się kurwa stało? A, to był klikacz, serio? The fuck, dziwnie wyglądał. Przygotujcie się! A wcześniej był tłok, no wcześniej było 7 osób na tym. Wcześniej było tak, 7 osób na Twitchu i chyba z 10 na YouTubie. Skupaj się.
No, naprawdę było dużo osób. Tłumy na tym kanale. No, to od jakiegoś czasu to są tu już tłumy, no. Ja spierdzielam. Szybko! Ruchy, ruchy! Świeże powietrze. Spójrz na to. Nie no, bez żartów, kurwa. Dzięki, że mnie ostrzegliście, chłopaki. Gdzie ta wieża? Już blisko. Czy my przeszliśmy przez miejsce, gdzie wszyscy są niby zainfekowani? Oh shit. Tak, ale no, widzisz, to jest kolejne potwierdzenie, że wystarczyło, że YouTube zaczął promować moje filmiki i nagle znikąd się pojawiają dużo osób. Zadziwiające. Co dzisiaj chyba 6 osób przyszło na czat i mówiło, że jest od Warcraft, że przyszli, bo zobaczyli mu filmik z Warcrafta. To jest zadziwiające, co? A nie mówiłem? Jedna seria potrafi tak dużo osób zebrać, masakra, to jest wow. Jak się trzymasz? Jakby tak naprawdę YouTube zaczął promować ten kanał lepiej, to tak by się okazało, że jest mnóstwo osób, które chciałyby to oglądać, tu siedzieć z nami i dyskutować. Tylko jak mówię, też by się pojawiło mnóstwo ludzi, którzy jakieś JD bez sensu. Więc hejterzy, którzy mówią tylko JD i tyle, nie? Ciekawe, nie? To jest kurde... Zadziwiający ten algorytm. Zastanawiam się, jak to się dzieje, że kiedy YouTube niczego nie promuje, to przychodzą ludzie ogarnięci. Mało, bo mało, oczywiście, że mało. Ale przychodzą ogarnięci ludzie, a kiedy wystarczy, że YouTube zacznie promować, to nagle przychodzą idioci. Czy tylko idioci klikają w proponowane filmy, czy co? Przychodzi dla poradników typowa, na przykład. Mieszkałem w podobnej dzielnicy. Jakieś wspomnienia? Pamiętam imprezy z grillem. Rodzice zapraszali na nie mnóstwo gości. Najbardziej w pamięci utkwił mi zapach pieczonego mięsa. Dziwne. No tak, bo ci mali to przecież żyją już poza tym, poza nurtem bycia w normalnym świecie. Oni się urodzili już wtedy, kiedy było już laga. Lepiej trzymaj się od mnie. Kiedy będziesz nagrywał z kamerką? Jest inaczej niż w strefie. Nie wiem kiedy. Istnieje szansa, że nigdy, bo jestem brzydki. To akurat true story. O nie, zombie, psy zombie. Co to jest? O, samochód, z którego sprzedawano lody. Samochód z lodami? Ta. Henry mi opowiadał, że sprzedawali z nich lody. Co? Nie wierzę. Joel? To prawda. Lodziarz objeżdżał całą dzielnicę, puszczając z głośników koszmarną muzykę. Zlatywały się wszystkie dzieciaki. Jaja sobie ze mnie robisz. Nie, naprawdę. W dziwnych czasach żyłeś. Serio, chcesz zobaczyć ptaka? Dobra. Zapiszmy gierkę. Autonomiczny zapis. Tak, automatyczny, ale autonomiczny brzmi lepiej.